60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie. To tytuł wystawy, jaka zagościła do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Postaci kobiet w formie memów przedstawiła Marta Frej, malarka, ilustratorka i animatorka kulturalna. Niesamowita wystawa o kobietach związanych ze Śląskiem, z powstaniami śląskimi. Pomysł powstał na podstawie kina kobiet, które od jakiegoś czasu w Pyskowicach u nas funkcjonuje. Chcieliśmy to kino trochę jakby rozszerzyć. W tym celu Mokiz nawiązał współpracę z Instytutem Myśli Polskiej w Katowicach. Efektem jest wystawa. I można dowiadywać się wielu ciekawostek. Można przyjść w godzinach otwarcia Mokisu i poczytać, pooglądać. Najważniejsze wydarzenie związane z wystawą będzie miało miejsce 4 lipca. Wtedy też gościem Mokisu będzie Małgorzata Tkadzianik z Instytutu Myśli Polskiej. Będziemy mieli niesamowity dzień kobiecy u nas i wtedy pani Małgorzata opowie nam już szczegółowo o tym, kim te kobiety były, jakie znaczenie miały tutaj na Śląsku. Wystawę w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach można zwiedzać do końca lipca.